7 powiatów dotkniętych powodzią, 33 gminy i mieszkańcy, szacowana liczba rodzin ponad 32 tysiące. Ja chciałabym się skupić teraz na tym, co najbardziej wybrzmiewa troska o wypłatę zasiłków dla mieszkańców dotkniętych powodzią. Nie ma absolutnie żadnych problemów finansowych związanych z zrealizowaniem wszelkich zadań, które przed nami stoją. My w swojej dyspozycji, jako urząd na usuwanie skutków powodzi, mamy w tej chwili ponad 250 milionów złotych i te środki są dedykowane na różne zadania. Natomiast naszym problemem jest po prostu walka z czasem i skala zjawiska, która w niektórych gminach jest tak duża, że wymaga specjalnych działań. Dotychczas na zasiłki gminom, mówię o gminach naszego województwa, przeznaczył rząd ponad 174 miliony złotych. W tym na zasiłki remontowo-budowlane ponad 56 milionów złotych. Do wczoraj gminom przekazaliśmy blisko 50 milionów złotych na wypłatę zasiłków, ale mówię o tych dużych zasiłkach remontowo-budowlanych, na które czekają nasi mieszkańcy. A wypłacono do wczoraj blisko 35 milionów złotych dla 523 rodzin. Prawie 15 milionów złotych leży na kontach gmin. Dzisiaj też apelowałam do wójtów, do burmistrzów, żeby absolutnie niezwłocznie te zadania realizować i z tych środków korzystać. Spośród tych 33 gmin objętych w naszym województwie powodzią, tak naprawdę 27 gmin to są gminy, które mają wnioski swoich mieszkańców o te duże zasiłki 200 tysięcy, z czego 20 gmin to są gminy, gdzie jest więcej niż 10 wniosków, a 7 to są pojedyncze rodziny. Dzisiaj na kolejnym naszym spotkaniu z samorządami w szczegółach omówiłam te działania samorządów. Pokazałam te gminy, które nie złożyły do tej pory ani jednego wniosku. To są przede wszystkim te gminy, które mają tak bardzo mało tych rodzin, od 1 do 9. Ale też pokazałam 6 gmin, które mają pieniądze na koncie, a nie wypłaciły jeszcze ani złotówki. Oprócz zasiłków są jeszcze inne zadania. Jednym z tych zadań, które realizują samorządy, jest tak zwane usuwanie skutków powodzi. Na ten cel mamy z rezerwy celowej w naszym budżecie ponad 80,5 miliona złotych. I te środki, warto podkreślić, to są środki, które idą do gmin na doraźne naprawy dróg, na skarb powodzi, sieci wodociągowych, ciepłowniczych, na wywóz i utylizację odpadów, które zostały wytworzone w wyniku powodzi, na wsparcie koszty zakwaterowania, a nawet wyżywienia dla członków służb ratowniczych, wolontariuszy, na zakwaterowanie dla mieszkańców. Tych pieniędzy jest tyle, ile zawnioskują gminy. To jest ponad 80,5 miliona na dziś już, które są dedykowane gminom i to są pieniądze, które gminy nie muszą, o które się nie muszą martwić, że ich nie miały w swoim budżecie, gdy ta katastrofa je dotknęła. Te pieniądze nie pójdą z kieszeni podatnika, tylko są dedykowane na te zadania z naszego rządu. W obliczu tego, że nadchodzi ten bardzo trudny czas dla osób dotkniętych powodzią, czyli zima, muszę zapewnić, że absolutnie nie zabraknie środków na zorganizowanie zakwaterowania, na zapewnienie zakwaterowania zastępczego dla powodzian. Gminy takie środki otrzymały na zakwaterowanie. Jest to różnie realizowane w zależności od potrzeb mieszkańców. Wszyscy włodarze gmin kierują się tym, czego oczekują mieszkańcy. Rozpoczęliśmy taką akcja Bezpieczna Zima dla powodzian. Chcemy dotrzeć do wszystkich poszkodowanych przez powódź mieszkańców z taką informacją, gdzie mogą zgłaszać się, gdy jednak stwierdzą, że przecenili swoje możliwości i to, że nie deklarowali zmiany miejsca zamieszkania, bo jeszcze były dodatnie temperatury i jeszcze zima nie doskwierała im. Chcemy, żeby
ci mieszkańcy czuli się zaopiekowani, żeby wiedzieli, gdzie mogą się zgłosić, gdzie znajdą ciepłe lokum i bezpieczne miejsce.